Horoskop gwiazd na trzecią dekadę stycznia. Baran. Hubert Urbański, urodzony 23 marca 1966 roku, numerologiczna trójka. Pieniądze szczęścia nie dają. Przekonał się o tym prowadzący milionerów. Dotychczas wszystko układało się w jego życiu wspaniale. Młoda żona, śliczna córeczka i luksusowe życie. Pan Hubert dla swojej rodziny za bajeczną sumę kupił apartament w snobistycznej dzielnicy Warszawy. Z najbliższymi wyjechał do Portugalii na urlop, a gdy wrócił, jego mieszkanko zostało doszczętnie zalane przez jesienne deszcze. Wprawdzie na koszt dewelopera mieszka w jednym z najdroższych hoteli, to z początkiem roku zamierza wrócić do wymarzonego gniazdka. W tej dekadzie osoby spod tego znaku także budować będą azyl rodzinny. Energii Wam nie zabraknie. Pan Hubert natomiast przygotowuje się do prowadzenia nowego programu rozrywkowego. Byk. Jolanta Mrotek, urodzona 17 maja 1970 roku, numerologiczna trójka. Absolwentka studium wokalno-aktorskiego. Występowała w Teatrze Muzycznym w Gdyni, a także w Poznaniu. Obecnie jest aktorką Teatru Sabat. Szczególną, choć bardzo krótką popularność zdobyła w programie Dziennik Telewizyjny prowadzonym przez Jacka Fedorowicza. Mocno zabiega o ambitniejszą pozycję zawodową, pokazując swoje wdzięki w męskim magazynie. Jedna z internetowych stron prezentujących jej zdjęcia została usunięta jako zbyt kontrowersyjna. Pani Jolanta pojawia się wprawdzie w drobnych rolkach w znanych serialach, ale duża rola ciągle jest przed nią. W tym okresie warto by było, by byki zadbały o wizerunek, gdyż Wenus da Wam szczególną, miłosną pasję. Bliźnięta. Wojciech Majszak, urodzony 30 maja 1969 roku, numerologiczna szóstka. W życiu zawodowym aktora można dopatrzeć się prawdziwej magii. W serialu Przeprowadzki akcja filmu zakończyła się w 1940 roku. Artysta miał niedosyt, gdyż serial miał być kontynuowany. Równo 10 lat później pojawił się w Oficerach. Akcja tego filmu zaczyna się w 1941 roku. Mało tego, gra w żołnierskich butach, które służyły mu w poprzednim filmie. Jak na prawdziwego oficera przystało, jest dużym autorytetem dla swojej córeczki Miry, ale serce ma pełne tkliwości i czułości. W tej dekadzie zdrowy rozsądek i trzeźwość umysłu przydadzą się pozostałym bliźniętom. Uważajcie, bo ktoś za waszymi plecami szykuje niezłą intrygę. Aktor zaś spać może spokojnie, kontynuując pracę w filmie. Rak. Bogusław Linda, urodzony 27 czerwca 1952 roku, numerologiczna piątka. Aktor był nieomal etatowym laureatem aktorskich nagród na festiwalu w Gdyni. Talentu mu nie brakuje, ba, udało mu się nawet przekroczyć granicę pokoleń. Niespokojny, zbuntowany, nieznoszący fałszu i obłudy. Takie cechy pokazał w serialu Ratownicy. Niestety, film nie okazał się dochodowy i znika z telewizyjnych ekranów. W jednym z wywiadów artysta powiedział, że będzie grał do końca życia. Ta dekada do udanych dla aktora i innych raków należeć nie będzie, ale warto pamiętać, że w okresie odpływu można przyjrzeć się swoim słabościom i popracować nad nimi. Sukces odniosą tylko osoby odważne i kreatywne. Warto uwierzyć we własne siły. Jeśli chcesz otrzymać szczegółowy horoskop na swój telefon komórkowy,
wyślij SMS o treści HC. Oraz wpisz swój znak zodiaku pod numer 72 212.